pytanie to uwaga. Ja za chwilę wrócę. No. Może jest to jakiś sygnał. Jest to jakiś sygnał alarmowy. A propos sygnału alarmowego. Chyba mi podprogowo trochę weszło to pytanie wcześniej. Partnerem Loży Giełdowej jest Noble Securities. Zanim zaczniesz oglądać, nie zapomnij zostawić subskrypcji. To bardzo pomaga w rozwijaniu kanału. Z góry dzięki za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest piątek, 30 sierpnia. Zapraszam na 12 odcinek Loży Giełdowej. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś ze mną w studiu Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry. Dzień dobry. I Sobiesław Kozłowski, dyrektor w Noble Securities. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś jesteśmy w okrojonym składzie, ponieważ profesor Krzysztof Borowski jest w podróży, ale nie zmienia to faktu, że sobie podyskutujemy o bieżących wydarzeniach rynkowych. I właśnie chciałbym zacząć od takiego gorącego tematu, który się pojawił w mijającym już tygodniu. Mianowicie Ministerstwo Finansów pokazało budżet na 2025 rok. Okazuje się, że będziemy mieć rekordowy nominalnie deficyt 289 miliardów złotych. To będzie ponad 7% wartości naszego przyszłorocznego PKB. Dług publiczny prawie sięgnie progu 60%. Tam 0,2 punktu procentowego ma zabraknąć według prognoz MF-u. I chciałem panów zapytać, czy to wzbudziło wasze obawy? Czy nas stać na taki deficyt? Bo opinie, pomijając te polityczne, ale są takie mieszane. Czy wy się tutaj obawiacie, czy nas stać na 289 miliardów złotych deficytu? Panie Sobiesławie, może od pana bym zaczął. Zacznę bym od tego, że potrzeby pożyczkowe netto, czyli przyrost długu, będzie wyższy o blisko 120 miliardów rok do roku. No i to wywołuje reakcję, jeżeli chodzi o obligacje, w tym sensie, że wzrost rentowności na przykład polskich 10-letnich obligacji, ale też wzrost spreadu do niemieckich obligacji, do niemieckiego bunda. Jak patrzyłem dzisiaj rano, to jest 325 punktów, 3 punkty z kawałkiem procentowe. Pik, czy maksymalny szczyt, czy ta różnica ostatnio była prawie 3,5 punkta procentowego, to było widziane w połowie czerwca 2024. No i to jest pytanie, czy rynek wchłonie taką podaż. No to jest na to zaskoczenie negatywne. Też dodam, że jak są konferencje wynikowe, no to jeden z prezesów banków sygnalizował, że to jest, powiedzmy, w jakimś w średnim terminie zwiększenie udziału obligacji w portfelach bankowych, no to jest jakiś czynnik ryzyka, czy zwiększenie czynniku ryzyka. No ale z drugiej strony inwestorzy szukają stóp zwrotu, to patrząc po zmiennych obligacjach, to może wspierać ten segment rynku. Także to jest czynnik ryzyka, ale też taki czynnik ryzyka pojawiał się w przypadku potrzeb pożyczkowych na 2024 rok, a zostało to całkiem neutralne, znaczy nie miało tak negatywnego wpływu, jak się na początku wydawało, a summa summarum zdecydują inwestorzy zagraniczni, no i pewnie polityka w EBC i Fedu, także póki co pojawia się jakiś taki, powiedzmy, czynnik ryzyka czy rysa, jeżeli chodzi o postrzeganie inwestycji w obligacje. No ale pytanie, czy to istotnie wpłynie na rentowności. Na ten moment widać pewien niepokój, no ale póki co istotne poziomy według mnie nie zostały przekroczone. Panie prezesie, a czy u pana zapaliła się lampka alarmowa, jak pan zobaczył ten planowany deficyt? Czy pana zdaniem spokojnie rynki i krajowe, i przede wszystkim zagraniczne wchłoną te potrzeby pożyczkowe naszego rządu? Tak, no, jak zobaczyłem pierwsze cyfry, to no, faktycznie człowiek może się wystraszyć. Później oczywiście czołowi makroekonomiści zaczęli rozbierać te cyfry na czynniki pierwsze, no i pojawiły się jakieś, powiedzmy, czynniki łagodzące, typu
63 miliardy złotych z tych 289 to wydatek na rolowanie zapadającego długu PFR-u i BGK, jakieś tam 25 miliardów to reforma finansów samorządowych. No i w ten sposób pomniejszono tą pierwszą cyfrę, która mogła szokować, z tych 289 do 201 miliardów złotych, co odniesiono do 184 miliardów złotych planu na rok na rok 2024. W sumie niektórzy makroekonomiści stwierdzili, że te dane nie są aż tak straszne. Jak rynki do tego podejdą? Moim zdaniem dużo zależy od sytuacji rynkowej, bo jak sytuacja na rynkach jest dobra, to rynki się strasznie takimi rzeczami nie przejmują, chociaż te cyfry wywołały wzrost rentowności obligacji w Polsce. Na przykład dziesięciolatki w ostatnich dniach poszybowały ze swoimi rentownościami, powiedzmy z poziomu 5,25, 5,30 w kierunku 5,50, także jakiś wpływ tych cyfr jednak na rynek był. Natomiast dużo będzie zależało od koniunktury w roku 2025, bo jeżeli koniunktura na rynkach finansowych będzie dobra, to myślę, że wszyscy przełkną te cyfry. Skarb Państwa będzie w stanie emitować obligacje, będą chętniej na kupno i no, można powiedzieć, że nic szczególnego się nie zadzieje. Natomiast tego typu cyfry, trzeba mieć świadomość, one bywają niebezpieczne w sytuacji, kiedy rynki zaczynają podlegać jakimś większym wahaniom, sytuacja się pogarsza i inwestorzy szukają tak zwanej dziury w całym. I wtedy takie cyfry mogą być bardzo niebezpieczne, bo tutaj mogą się już pojawiać obawy, nie tyle może o sam rok 2025, ale w ogóle o standing finansów naszego państwa w dłuższym okresie. Na dzisiaj oczywiście trudno jest odpowiedzieć, jaki będzie rok 2025, bo prognozami dotyczącymi przyszłego roku będziemy zajmowali się w grudniu, ale ja bym zarysował w związku z tym takie dwa scenariusze, że albo jeżeli sytuacja na rynkach będzie neutralna lub pozytywna, to te cyfry zostaną przez rynki w jakiś sposób zaakceptowane i jakoś wszyscy je przetrawią, mimo tego, że one są szokująco wysokie. Natomiast jeżeli sytuacja na rynkach będzie gorsza, no to tutaj obawiałbym się, że one mogą mieć wpływ i na koszt emisji obligacji polskich, na poziom złotego, na poziom postrzegania Polski jako kraju, gdzie no, ta stabilność finansowa może być wtedy w jakiś sposób kwestionowana. Oczywiście zakładam, że rząd będzie się bronić, będzie tłumaczyć, będzie używać podobnych argumentów jak makroekonomiści, plus będzie dodawać, że znaczna część tego deficytu to są chociażby sprawy związane ze zwiększonymi wydatkami na zbrojenia. W związku z tym jakieś uzasadnienie dla tych wysokich cyfr pewnie będą znajdowane, ale nie wiem, w sytuacji gorszej koniunktury na rynkach, czy inwestorzy wtedy będą się dali przekonać do tych argumentów. Zobaczymy. To a propos kwestii zadłużania się naszego państwa, tak się też składa, że Ministerstwo Finansów zmieniło ofertę obligacji detalicznych na wrzesień i jest to zmiana raczej na minus. No, ministerstwo mówi o normalizacji, mamy cięcie oprocentowania, no ale przede wszystkim mocno wzrosły te opłaty za przedterminowy wykup tych obligacji. W przypadku czterolatek to jest aż z 70 groszy za sztukę do 2 zł. I tak się zastanawiam, zdając sobie sprawę z tego, że te detaliczne obligacje no, nie odpowiadają za, nie są tak kluczowe w finansowaniu deficytu, no ale jednak w ostatnich latach inwestorzy bardzo chętnie kupowali te papiery i zastanawiam się, czy to jest taki koniec Eldorado i czy może Ministerstwo Finansów nie za szybko się zdecydowało na to, na tą normalizację, jak to nazywają. Panie prezesie, co pan sądzi o tej nowej ofercie wrześniowej? No, generalnie bym powiedział, że ministerstwo zorientowało się, że dużo osób próbuje tutaj szczęścia poprzez inwestowanie i przeskakiwanie pomiędzy obligacjami w zależności od tego, jak one są oprocentowane i jakie oferują warunki. W związku z tym ten ruch traktuje jako ten ruch
przeciwko częstym zmianom pozycji przez osoby inwestujące w obligacje. Czy to zmniejszy istotnie popyt na obligacje skarbowe? Wydaje mi się, że nie. Oczywiście pewnie część osób będzie się musiała chwilę dłużej zastanawiać, które obligacje wybierać, ale wydaje mi się, że ten popyt na obligacje skarbowe nadal będzie wysoki. Podobnie zresztą jak popyt na fundusze inwestycyjne dłużne. Dlaczego tak uważam? Przede wszystkim dlatego, że polski sektor bankowy jest maksymalnie płynny. To znaczy w bankach w tej chwili wartość depozytów gospodarstw domowych, czy w ogóle depozytów ogółem, jest znacząco wyższa niż udzielonych kredytów. W przypadku największego banku polskiego, PKO BP, taki wskaźnik, na który patrzymy, wskaźnik kredyty do depozytów, na koniec półrocza to był poziom zaledwie 64%. Co to oznacza? Oznacza to, że banki mają relatywnie za dużo depozytów w tej chwili w stosunku do udzielanej akcji kredytowej. W konsekwencji oferują raczej słabo oprocentowane depozyty i w kolejnej konsekwencji to powoduje, że część osób, która potrafi liczyć, część środków przenosi z depozytów skąd? W kierunku obligacji skarbowych i w kierunku funduszy inwestycyjnych dłużnych. Ostatnie dane, które mamy, na przykład z lipca, pokazywały, że do funduszy inwestycyjnych w jeden miesiąc netto przepłynęła kwota 4 miliardów złotych. I to jest kwota głównie właśnie z tych nisko oprocentowanych depozytów. Nie mamy jeszcze oficjalnych danych za sierpień, ale zakładam, że sierpień mógł być miesiącem podobnym, mimo tego, że jesteśmy w środku wakacji. W środku wakacji przez 2 miesiące Polacy prawdopodobnie z banków do funduszy inwestycyjnych, głównie do funduszy dłużnych, przesunęli kwotę na poziomie 8 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze i nic nie wskazuje na to, żeby ta tendencja mogła się zmienić. Również w przypadku obligacji skarbowych mówimy o bardzo dużych wolumenach. Tu może jest trudniej oszacować, jaki jest wpływ netto, bo najczęściej czy ministerstwo, czy banki podają kwoty brutto, to znaczy ile nowych obligacji zostało przez inwestorów objętych. Jeżeli pamiętam, to w lipcu było bodajże 12 miliardów złotych. Natomiast nie podawane są dokładne wartości dotyczące umarzanych obligacji, bo już następuje ich termin wykupu i tych właśnie przedstawianych wcześniej do wykupu przez inwestorów. W związku z tym trudno oszacować kwotę netto, ale założyłbym, że to jest też kolejne kilka miliardów złotych. I moim zdaniem jest to proces trwały, to znaczy dopóki nie ruszy akcja kredytowa w bankach w jakiś bardzo taki widoczny sposób, to do tego momentu banki będą miały olbrzymią nadpłynność, w związku z tym nie będą musiały oferować wysoko procentowanych depozytów i te środki z banków będą przepływały właśnie w kierunku obligacji skarbowych i funduszy inwestycyjnych. I ta decyzja Ministerstwa Finansów niewiele w tym zmieni. Ona może tylko zmienić tyle, że pewnie inwestorzy będą się spokojniej zastanawiać i nieco dłużej może czasu im to będzie zajmowało, które obligacje kupować i może będą mniej przeskakiwać pomiędzy różnymi seriami obligacji, ale moim zdaniem to nie zatrzyma popytu, bo ten popyt jest jak najbardziej racjonalny. Skoro ktoś nam oferuje instrument oprocentowany na 6%, a w przypadku funduszy inwestycyjnych nasze założenia mówiły o 8% w roku bieżącym, to nie dziwmy się, że ludzie, którzy potrafią liczyć, przesuwają środki z depozytów czy skąd, na których mają środki oprocentowane w wysokości 5% lub mniej. To dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i firm. 5% lub mniej, to na lokatach, na depozytach, takich kontach oszczędnościowych, to panie prezesie chyba nawet jest zdecydowanie mniej, a nawet jak są te promocje, to one i tak obejmują albo dosyć ograniczoną liczbę środków, albo są też dodatkowe kryteria, które trzeba spełnić w postaci dodatkowych kont, wpłat i tak dalej, i tak dalej. Także faktycznie cały czas ta oferta obligacji i tak jest atrakcyjna. Dobrze, ja może tutaj wyjaśnię, co się dzieje, bo Sobiesław nam znika i pojawia się, a to dlatego, że w budynku, w którym
Pan dyrektor pracuje, trwa akurat próbny alarm pożarowy. O, właśnie, właśnie tam właśnie, słyszymy. To dalej trwa. Pytanie, czy możemy przesunąć, nie wiem, za godzinę, dwie, czy po prostu próbuje się wyjść na... Panie Sobiesławie, to jeszcze pana zapytam o wrześniową ofertę obligacji skarbowych dla klientów detalicznych. Czy pana zdaniem ta niekorzystna zmiana, czy jak to nazwał MF, normalizacja, to pana zdaniem przyczynek do tego, że Polacy wezmą rozwód z obligacjami detalicznymi, czy absolutnie nie, bo one są, tak jak prezes wspominał, cały czas zdecydowanie bardzo atrakcyjne w relacji do tego, co nam oferują lokaty bankowe czy depozyty? Generalnie w ujęciu takim relatywnym pogorszenie warunków, można powiedzieć, że krótkoterminowo jest niekorzystne, ale z drugiej strony patrząc jednak na co bym zwracał większą uwagę, na trendy w tym sensie, że globalne, ale też i w Polsce, w tym sensie, że banki centralne mamy rozpoczęty cykl obniżek w Polsce, chociaż z pewną no, dłuższą pauzą, rozpoczęty cykl przez EBC i no, najprawdopodobniej we wrześniu rynek jest przekonany o rozpoczęciu cyklu obniżek przez Fed. Wydaje mi się, że tutaj to będzie przeważało w tym sensie, że spadek stóp procentowych będzie wspierał wzrost cen obligacji i to też patrząc po nadpłynności w sektorze bankowym czy relatywnie niskich oprocentowaniu lokat, to będzie przeważało, że no po prostu z alternatyw, które są jakby do wyboru, te obligacje nadal dla części inwestorów wyglądają atrakcyjnie. Także tak bym patrzył w kontekście perspektyw na najbliższe kilka kwartałów w kontekście obligacji. To chciałbym teraz przejść do tematów giełdowych, w sensie do rynku akcji, do polskiego rynku akcji. Kończy nam się sierpień, ale zaczynał nam się w dosyć takich burzliwych nastrojach, żeby nie powiedzieć niedźwiedzich. Mieliśmy bardzo mocne tąpnięcie zaraz po 2-3 dni po nagraniu 11 odcinka Loży. Takie chyba niespodziewane, tak mi się wydaje. Szeroki WIG zanurkował w dołku do 77 412. To jest aktualny dołek osiągnięty na początku tego mijającego miesiąca, co oznaczało, że skala spadku od szczytu HOSY sięgnęła 13,7%, więc to najgłębszy spadek w trwającej to już blisko 2 lata HOSY-ie. No i mieliśmy sporo takich straszaków, które się trochę tak nagle, nie nagle pojawiły. Mam na myśli tą podwyżkę stóp procentowych w Japonii, która wywołała nagle to wycofywanie się kapitału i potężne tąpnięcie na Nikkei 225. Za chwilę pojawił się też problem z amerykańskim rynkiem pracy. Aktywowała się reguła Claudie Sam, która mówiła o tym, że wchodzimy w fazę recesji. Ona się nigdy nie myliła. Do tego zaczęto tak chyba dopasowywać, jak to zwykle na rynkach bywa, takie komentarze, że no Fed przesadził jednak zbyt długo zwlekając z obniżkami stóp procentowych. I teraz jesteśmy trochę mądrzejsi o te kilka tygodni, wiemy co się dzieje na rynku i chciałem się panów zapytać, czy waszym zdaniem te straszaki już nie straszą i czy ten dołek na WIG-u 77.412 do końca roku już nie zostanie pogłębiony, panie Sobiesławie, jak pan to widzi? No właśnie na to pytanie czekałem, bo tutaj też szukam odpowiedzi, czy się zastanawiam. Po pierwsze, z jednej strony na początku sierpnia, jak widziałem tę przecenę, to byłem zdziwiony, ale też no, kilka rekomendacji wydałem, czy doszedłem do takiego, powiedzmy, historycznego poziomu największej liczby wydanych rekomendacji pozytywnych. No i też, ale też ostatnio trochę ich zamknąłem, także tak wydawało mi się, że ta przecena była zbyt głęboka i widziałem jakąś szansę na odreagowanie, co przy czym mieliśmy też skrócony weekend, bo czwartek nie było sesji, a wzrosty były bardzo mocne w środę i w piątek,
Także nie każdemu, a można powiedzieć, że mało komu udało się partycypować w tych wzrostach, jeżeli nie miał wcześniej otwartej pozycji. Inaczej w przypadku funduszy, inaczej w przypadku inwestorów, którzy tak timingowo podchodzą. No i teraz na ten moment nastawienie na wrzesień mamy 40%, czyli powiedzmy lekko ostrożne, 60% byłoby pozytywne. Wydaje mi się, że są dwa scenariusze na stole. Z jednej strony wzrosty do końca września, później ruch boczny i być może spadki po wyborach w Stanach, no albo teraz słabsze zachowanie i później lepszy czy dużo lepszy listopad, grudzień. I wydaje mi się, że chyba te czynniki ryzyka przejściowo zostały uwzględnione w cenach, no ale to też to, jak tak już schodząc bardziej do oceny na polskiego rynku, no to pytanie, czy story, argumenty odnośnie polskich banków, czyli okres dłuższy z brakiem kolejnych obniżek, być może drugi kwartał, być może później 25, przyspieszająca, czy założenie o przyspieszającej dynamice PKB-u do pierwszego kwartału 25, czy to będzie miało większe znaczenie dla inwestorów? A przypomnę, że to Sebastian pewnie wie lepiej o saldzie napływów, no to ostatnio saldo napływów do akcji polskich jest pod presją, mówiąc dyplomatycznie. Być może jakieś inwestorzy się wstrzymują z aktywnością do debiutu Żabki. On chyba będzie nieco później, czyli chyba jest przesunięty w czasie. I reasumując, czy przepijemy dołki z początku sierpnia, wydaje mi się, że tutaj po Fedzie inwestorzy określą kierunek, w którym podążamy. Póki co wydaje mi się, że jest takie ryzyko, chociaż też nie można wykluczyć, że jednak ten sentyment wróci i te osławione, może nie 100 tysięcy punktów, ale 90 tysięcy punktów jeszcze jest w grze w przypadku, kiedy te argumenty za bankami dotrą do inwestorów, czy dotrą, w tym sensie staną rozegrane przez inwestorów i tak jak po wynikach za drugi kwartał PKO BP na przykład, czy po wynikach inne banki zachowały się pozytywnie, że to jeszcze będzie kontynuowane. Także na ten moment tak trochę w rozkroku, czy dyplomatycznie odpowiadam na pytanie, czy dołek z sierpnia zostanie przebity, bo waham się, co jest niestety charakterystyczne w tej fazie takiej zaawansowanej wzrostów i tuż przed pierwszą obniżką Fedu, czy po obniżce EBC. No niestety to, co na ten moment widzę, taką niewykorzystaną póki co szansę, czyli przy bardzo dobrej koniunkturze na rynku wtórnym, rynek pierwotny, są przejścia z New Connectu, no ale nie ma takich dużych debiutów na rynku pierwotnym i być może ta Żabka byłaby takim game changerem, no ale póki co to jest takie, powiedzmy, chyba myślenie życzeniowe, także zazwyczaj zagranica wyznacza kierunek co do WIG-u 20, jeżeli obniżki będą kontynuowane w strefie euro i do tego dołączy Fed, no to to byłby czynnik ryzyka, chociaż też jeszcze jedną kwestię dodam, że obniżki oczekiwane na ten moment o 100 punktów w Stanach wydaje mi się trochę przesadzone, czy jeżeli Fed, bo są trzy posiedzenia, czyli raczej 3/25, jeżeli Fed by obniżył 50 punktów, to by sygnały mogły być odebrane jako, że Fed coś widzi więcej, że ten stan gospodarki jest gorszy niż jakby widać po oficjalnych danych. Także jeżeli Fed by w jakiś sposób przekona inwestorów, że tych obniżek raczej będą 3, a nie 4, no to byłoby taka szansa w ujęciu globalnym na poprawę sentymentu, moim zdaniem, do rynku akcji i oddalenie się wyraźne od aktualnych poziomów, czy też wejście na wyższe poziomy. Panie prezesie, pana też chciałbym zapytać o to, czy pan był
przede wszystkim zaskoczony tym mocnym tąpnięciem zaraz po nagraniu 11 odcinka Loży. I czy też pan spanikował, wieszcząc recesję, Bessę i koniec? Znaczy mówię tak trochę pół żartem, pół serio. I chciałem się zapytać właśnie, czy ta korekta zdyskontowała już nam te ryzyka, o których była mowa, czy właśnie widzi pan jeszcze przestrzeń do tego, że moglibyśmy ten poziom z początku sierpnia pogłębić na naszym szerokim WIG-u? Chyba nie była ona, ta korekta, jakimś zaskoczeniem. Może to, że ona nastąpiła zaraz po naszej poprzedniej loży i w skali takiej, która była dość widowiskowa, no ale pamiętajmy o tym, że rynki są w hoście od października 2022 roku, w związku z tym mają prawo do korygowania się i to dynamicznego. Teraz wróciliśmy, jeżeli chodzi o WIG, do poziomu 84-85 tysięcy punktów. Można zatem powiedzieć, że od szczytów zanotowanych w maju i później w lipcu, gdzieś tam w okolicach 88-89 tysięcy, wcale tak dużo niżej nie jesteśmy. Można wręcz zaryzykować tezę, że rynki trzymają się bardzo dzielnie, a rynek amerykański to już w ogóle Dow Jones wczoraj ustanowił nowy rekord wszechczasów. W związku z tym oczekiwaliśmy podczas naszej ostatniej loży tego, że sierpień, wrzesień, może pierwsza połowa października mogą być okresem podwyższonej zmienności i to faktycznie zaczęło się materializować. Bym powiedział, że nawet jestem, jeżeli szukamy jakichś zaskoczeń, pozytywnych zaskoczeń, to jestem zaskoczony siłą rynku w sierpniu, szczególnie rynku amerykańskiego, bo no, mimo tych wahnięć, mimo zwiększonej zmienności, jesteśmy praktycznie w pobliżu szczytu, może poza Nasdaqiem. Także to te rynki trzymają się jak do tej pory dzielnie, ale przed nami wrzesień. Wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem w roku. Nie oznacza to oczywiście, że w tym roku musi być najgorszy, ale pamiętajmy o tej statystyce i tutaj nie dziwmy się, że ten okres podwyższonej zmienności może być kontynuowany i to zresztą nie tylko we wrześniu, ale również w pierwszych tygodniach października. Z takich pozytywnych rzeczy, które być może miały wpływ na to, że te rynki się tak dzielnie trzymają, jest kwestia, wydaje mi się, o której się może dużo nie mówi, ale która mi dała trochę do myślenia, bo mamy dość dynamiczny przebieg tutaj przygotowań do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No i kiedy już się wydawało, że Donald Trump jest niemalże murowanym faworytem do zwycięstwa po tym słynnym spotkaniu w telewizji, w trakcie którego Biden wypadł bardzo słabo. No, demokraci wysunęli nowego kandydata, Kamala Harris, która okazała się bardzo tutaj ciekawym posunięciem z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to ona jest faworytem do objęcia prezydentury po Joe Bidenie. To jest duża zmiana i to, co mogło wpłynąć pozytywnie na rynki, moim zdaniem, to, że ten ruch w zasadzie załamał strategię republikanów i załamał strategię Trumpa. W zasadzie Trump zachował się dość bezradnie i nie było tej wymiany ciosów, której my się trochę obawialiśmy, to znaczy nie pojawiły się liczne kontrowersyjne pomysły z jednej, z drugiej strony, które mogłyby zachwiać trochę zaufaniem inwestorów. No po prostu Trump tę bitwę sierpniową wyraźnie przegrał. Na pocieszenie dla niego, a na zmartwienie chyba dla rynków, no niestety musimy powiedzieć, że jeszcze przed nami dwa miesiące tej walki, w związku z tym jeszcze we wrześniu i październiku sytuacja może się zmieniać, bo te poprzednie dwa miesiące też były bardzo zmienne i tutaj trochę jak w kalejdoskopie ta sytuacja ulega no, istotnym zmianom i w związku z tym, ponieważ mamy jeszcze te dwa miesiące, to tego czynnika zupełnie bym nie ignorował, nie zapominałbym o tym, że jednak tutaj mogą paść cięższe ciosy z jednej, z drugiej strony, co może rzutować na sytuację na rynkach, tym bardziej w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, to znaczy po dwóch latach wzrostu. I tutaj dobrym przykładem może być Nvidia,
która mimo, że po raz kolejny zaskoczyła wynikami finansowymi za drugi kwartał, to jej kurs spadł. I to pokazuje, że jeżeli wyceny i oczekiwania są wysoko ustawione, to naprawdę rynkom nie potrzeba dużo, aby ta zmienność się pojawiła i wraz z nimi większe wahania. Nadal podtrzymujemy zatem i reasumując, że te najbliższe tygodnie to będzie okres podwyższonej zmienności. Szykujemy się do zakupów prawdopodobnie w październiku. No i liczymy na lepszy koniec roku, czyli listopad, grudzień, które z kolei statystycznie są okresem bardziej pozytywnym, jednym z najlepszych okresów w trakcie roku, ze słynnymi efektami chociażby Świętego Mikołaja, końca roku i pewnie jeszcze kilka innych byśmy tam znaleźli w tym czasie. Czy WIG przebije się w dół poniżej tego poziomu z początku sierpnia w okolicach 77-78 tysięcy punktów? No nie wykluczałbym, że taka sytuacja może mieć miejsce w ciągu tego najbliższego okresu półtora miesiąca. Natomiast no, wydaje się, że gdybyśmy się ponownie znaleźli gdzieś w tamtych okolicach, to prawdopodobieństwo tego, że na koniec roku WIG będzie wyżej lub znacznie wyżej, już będzie bardzo wysokie. W związku z tym pewnie gdzieś tam w tych okolicach trzeba byłoby odważniej kupować i nie martwić się różnymi czynnikami ryzyka, które pewnie będą wyolbrzymiane, podkreślane, kiedy rynki będą zachowywały się troszkę słabiej niż w sierpniu, który zamykamy całkiem dobrze. To ja jeszcze tutaj wchodząc trochę w słowo, bo właśnie tak Sebastian wywołał tę statystykę, w tym sensie, że jak u mnie w zespole dyskutowaliśmy, to ostatni pozytywny wrzesień, czy z pozytywną statystyką we wrześniu na WIG-u, był 2014 rok. I co ciekawe, wrzesień ma słabą statystykę, czy negatywną, chociaż właśnie w 2014 roku luty miał też pozytywną. Co ciekawe, luty 2024 był udany u nas. Także tak i też jakby z innej strony tutaj kolega analizował i Krzysiek Ojczyk i sygnalizuje, że generalnie rzeczywiście wrzesień ma negatywną statystykę, ale jak się odsieje skrajne trzy wskazania, to do połowy września jeszcze widzi jakby szansę na takie pozytywne czy lepsze zachowanie rynku i później słabszą drugą połowę generalnie. No ale właśnie ten 2014 rok jest po raz kolejny wychodzi w analizach. No, ten 24 rok, czwarty rok cyklu prezydenckiego, tak już patrząc po właśnie takich cyklach czy schematach, no, czy też łamaniu różnych takich wieloletnich zależności schematów, no, może być takim nietypowym rokiem. To, kontynuując ten wątek, ale schodząc trochę niżej, trochę bardziej przechodząc do szczegółów, do branż czy do spółek. U nas trwa sezon wynikowy, on się rozpędzi we wrześniu, ale już mamy trochę raportów, poznaliśmy. No i tak na przykład jeśli chodzi o te tuzy nasze, PZU negatywnie, DINO negatywnie, CD Projekt na plus, zresztą co widać też po kursie, banki tak trochę na dwoje babka, ale to tak w tym kontekście, że czekamy cały czas na ten FED, na stopy, na sygnalizację też naszego NBP-u. Ale chciałem się panów zapytać właśnie, czy w związku z tym, co już wiemy po niektórych spółkach, czy macie jakieś pozytywne, negatywne zaskoczenia i oczekiwania co do wrześniowych raportów, że ktoś nas może tutaj jeszcze rozczarować albo wręcz przeciwnie, zaskoczyć nas na plus, czy czegoś się tu spodziewacie, jeśli chodzi o warszawską giełdę, panie Sobiesławie? To ja już powoli, znaczy, okej, z jednej strony jeszcze patrzę na drugi kwartał, ale już coraz częściej myślę o trzecim. Ta podwyższona zmienność jest interesująca, ale też raczej spadek rentowności obligacji czy cykl obniżek, no to zdaje się sprzyjać asset managerom, w szczególności jeżeli chodzi o ekspozycję na rynek długu czy fundusze pieniężne.
Ale to Sebastian pewnie więcej dopowie. Patrząc po wynikach, no to sektor bankowy, ten płaskowyż wyników może trwać dłużej, czy dużo dłużej niż rynek zakłada, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę. No ale oczywiście jakby wyniki z jednej strony, to wspomniany PKB 10% niemalże powyżej oczekiwań zysk netto. I to pytanie, jak to zostanie potraktowane przez inwestorów, czy jako sprzedaż faktów, dobrych wyników, czy jeszcze argument za w przypadku cofnięć do zwiększeniem ekspozycji na sektor i czekaniem, aż będzie bardziej większe przekonanie odnośnie tego piku czy spadku stóp procentowych i słabszego wyniku odsetkowego. No i reasumując, wyniku zysku netto, chociaż też mając na uwadze, że jak się sygnały płyną ze strony banków, że te środki odnośnie KPO bardziej przesuwają się na 25 rok i inwestycje zaczynają ruszać, co jest komentowane przy aktualnym odczycie PKB, no to to świadczy, że jednak koszty ryzyka mogą być w ryzach i no póki co zagrożenia gdzieś są, ale raczej w tle. Tak już trochę może szerszy komentarz, jeżeli chodzi o banki. No i tak jakby z mojej perspektywy, dodając trochę takiego spojrzenia technicznego, no to wyjście powyżej 13600 na WIG banki sygnalizowałoby, zwiększałoby prawdopodobieństwo scenariusza zakończenia jakiejś korekty, która trwa od kwietnia. Ale to też jeszcze bym dodał taką kwestię, że jakby patrząc na wyniki, ale też jakby zachowanie kursów, no to widzę, że powrót jest sentymentu do spółek growych czy do gamingu w ich gry, chociaż to jest indeks dużym wpływem czy wagą dwóch spółek, ale też widzę takie zmiany nastawienia czy sentymentu do spółek biotechnologicznych. Teraz w poniedziałek, wtorek, środa była konferencja w Warszawie i generalnie tak jest podnoszona kwestia, że sektor może zyskiwać w ujęciu globalnym na niższych stopach. Oczywiście trigger w postaci kolejnych kamieni milowych czy monetyzacji prowadzonych badań by wyraźnie to uprawdopodobniał. Ale też dodałbym taką kwestię, że spółki, które dalej są, czy były mocno przecenione w ujęciu dwóch lat, poprawiają wyniki, czy sentyment się do nich poprawia, ale są mają niższe stopy zwrotu niż dotychczasowi liderzy, no to dalej kontynuują i czasami dynamicznie. Wczoraj jedna ze spółek zasygnalizowała, że sierpień jest udany, a wrzesień, październik też może być udany i dokonali dobrych decyzji. No i reakcja była bardzo dynamiczna. No co widać, że pokazuje, że rynek szuka, czy jest wrażliwy na pozytywne informacje ze spółek. Pytanie, czy w krótkim terminie trochę nie przereagował w przypadku niektórych spółek, czy niezbyt mocno to zdyskontował. No ale reasumując, banki są blisko pokazania czy zanegowania tej słabości z ostatniego kwartału. Gaming, ja widzę, tu jestem pozytywnie zaskoczony powracającą siłą czy negowaniem słabości. No i biotechy, tak mówiąc sektorowo. Jeśli chodzi o gaming, no to o ile wspomniany przeze mnie CD Projekt jak pokazał wyniki, no to chyba rynek po prostu spodziewał się, że one będą solidne. Ten kurs też akcji podąża za tymi rekomendacjami wydawanymi wcześniej. Ten Square Games zaskoczył na plus i tam mieliśmy solidne chyba 8% odbicie w czwartek. Jeszcze bym tutaj dodał, że trochę mi się smutno zrobiło teraz, bo wróciłem po urlopie i zobaczyłem ten kreotek załamany. Wypuścili tą satelitę razem z Falconem Elona Muska i nie ma łączności. I tu widzę, że teraz nawet sprawdzam, tam było minus 23,7 na kursie. Trochę szkoda, mam nadzieję, że to nie załamie ich tak w branży, w ich wiarygodności, ich zdolności technologicznych, ale tak na marginesie.
Panie prezesie, to pana też chciałbym zapytać o to, czy pan ma jakieś oczekiwania co do sezonu wynikowego i tego też spodziewanego się game changera w postaci zmiany polityki Fedu. Czy coś tutaj, jakieś spółki, branże pojawiły się na pana radarze? Jeżeli chodzi o sezon wynikowy, to jesteśmy w trakcie wyników, jeżeli chodzi o Polskę, drugiego kwartału, jeżeli chodzi o rynek amerykański, to ten sezon kończymy w zasadzie. Tutaj kilka może wątków. Jakichś pojedynczych, większych zaskoczeń chyba nie było. No w ostatnich dniach może PZU zaskoczyło nieco wynikiem in minus i była negatywna reakcja kursu, po prostu pogoda nie sprzyjała i z tego co widziałem były bodajże trzy zdarzenia, które łącznie spółkę kosztowały 224 miliony złotych wpływu na zysk netto. Także to może tłumaczyć nieco słabszy wynik od oczekiwań w drugim kwartale. Banki, tak jak mówił Sobek, bardzo solidnie na czele z PKO BP. Z takich wyników, które widziałem niemalże w ostatniej chwili, to i z pozytywnych niespodzianek, gdzie ta zmiana wynikowa jest istotna, to Apator. I widać na dzisiejszej sesji pozytywne przełożenie na kurs. W związku z tym gdzieś tam się te pojedyncze zdarzenia albo in minus, albo in plus trafiają, ale nie są to, powiedzmy, jakieś szokujące rzeczy, które wpływają w jakiś bardzo istotny sposób. No z Creotechem może sytuacja była trochę taka, że najpierw kurs wzrósł, a później spadł. Też trzeba pamiętać, że spółka po wzroście miała kapitalizację powyżej 500 milionów złotych. 500 milionów złotych to mniej więcej poziom Agory, Forte czy Amiki. W związku z tym no też inwestorzy muszą pamiętać o tym, że w przypadku spółek typu projektowego warto patrzeć na to, ile te spółki są warte i porównywać je do innych firm, bo jeżeli coś jest warte 500 milionów złotych, to jest niewielki margines na pomyłkę. Jeżeli coś się wydarzy nie tak, to później ten kurs właśnie może spaść o te 20 parę procent. Z pozytywnych niespodzianek, no to bym powiedział, że w tych ostatnich miesiącach chyba najbardziej pozytywne było zachowanie dwóch spółek, czyli CD Projekt i CCC. CCC za chwilę przyjdę. Jeżeli chodzi o CD Projekt, to mamy wzrost kursu o 60% od początku roku. Trochę zastanawiające jest to w kontekście tego, że najbliższe dwa, może trzy lata wynikowo dla tej spółki no będą okresem słabszym. To trzeba sobie wprost powiedzieć. Dopiero w okolicach roku 2027 możemy liczyć na jakiś skokowy wzrost zysku. Na to jeszcze nakłada się umocnienie złotego do dolara, a tymczasem ten kurs CD Projektu tutaj w ostatnich miesiącach rósł z poziomu w okolicach 100, 110, 120 zł do obecnego 183. W związku z tym no, przy kapitalizacji 18 miliardów złotych uważałbym, bo tutaj podobnie jak z Creotechem, no margines błędu się wyraźnie zawęził. A druga spółka, która zaskakiwała im plus inwestorów w ostatnich miesiącach, to było CCC. Tutaj trwa bardzo pozytywne momentum wynikowe, które też spowodowało, że ten kurs no, zmienił się w sposób spektakularny. Od początku roku jest CCC plus 151%. I no, to jest osiągnięcie bardzo duże, bo Nvidia, którą się pasjonują chyba już wszyscy, bo obserwowaniem ich wyników kwartalnych, to wydaje mi się, że wszyscy uczestnicy rynku, nie tylko w Stanach, nie tylko w Polsce, ale chyba na całym świecie się zajmują. Jest to chyba najbardziej obserwowana spółka. W tym roku po ostatniej korekcie jest na poziomie plus 137%, czyli Polska górą. Polska dobra spółka CCC wzrosła więcej niż największa gwiazda rynku amerykańskiego. Także tutaj było troszkę tych pozytywnych niespodzianek w ostatnich miesiącach. Natomiast no, na pewno, jeżeli byśmy założyli, że te najbliższe kilka tygodni będzie okresem jednak mimo wszystko podwyższonej zmienności na rynkach, no to na pewno trzeba zachować jakąś taką wzmożoną czujność. Jeżeli chodzi o obniżki stóp procentowych, no to czekamy na pierwszą decyzję Fedu. Stopy procentowe, czy w Stanach, czy w strefie euro, czy w Polsce, są za wysoko.
powinny być niżej. Ten proces będzie procesem pewnie rozłożonym w czasie. Fed nie musi się nigdzie spieszyć. Wydaje mi się, że jeżeli rynki będą tak wysoko, jak są dzisiaj, to Fedowi wystarczy ćwierć punktu jako pierwszy ruch. Gdyby coś się na rynkach zadziało, to pewnie Fed tutaj będzie miał chęć do tego, aby ta obniżka była większa i żeby one następowały jakby w sposób troszkę bardziej skumulowany, ale tak na dobrą sprawę Fed jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo rynki są mocne, stopy bardzo wysokie, można je obniżać w sposób stopniowy, chyba że coś się nerwowego zadzieje na rynkach lub też pojawią się bardzo niepokojące dane makro, które by świadczyły o tym, że te stopy trzeba jednak obniżać nieco szybciej. Jeżeli chodzi o przełożenie tego ruchu na Polską Radę Polityki Pieniężnej, to tutaj ze względów politycznych na razie nie oczekujemy cięć, ale zakładamy, że w trakcie roku 2025 do tych cięć również w Polsce dojdzie, bo i Fed, i Europejski Bank Centralny będą systematycznie obniżać stopy procentowe, sprowadzając je do bardziej neutralnych poziomów z tych obecnych bardzo wysokich. No i w którymś momencie członkom Rady Polityki Pieniężnej chyba zabraknie argumentów za tym, żeby tych stóp nie ciąć. Na razie pewnie argumentem za tym, żeby pozostawiać stopy na tym wysokim poziomie 5,75 jest podwyższona inflacja, która powinna nam towarzyszyć do końca pierwszego kwartału. Ostatni wątek, ale kontynuując trochę politykę Fedu i jej wpływ na dolara. Chciałem panów jeszcze właśnie zapytać o kondycję amerykańskiej waluty. Jak zaczynaliśmy hossę w Polsce w 2022 roku, to płaciliśmy za dolara 5 zł, takiego przysłowiowego piątaka, a teraz mieliśmy dołek na 3,80. Pojawiło się sporo takich komentarzy, że to już czas, żeby tego dolara kupować, czyli że on już ma tą słabość za sobą. Euro do dolara też chyba podchodziło pod 1,12, także też tu powiedzmy na takich lokalnych było szczytach. I chciałem się zapytać, czy w obliczu tego, że no spodziewamy się pierwszej obniżki dopiero przez Fed, EBC już ten cykl rozpoczęło, to jaki ten miks może być? Czy faktycznie on jest jednak korzystny dla dolara i ta ostatnia jego fala osłabienia już zdyskontowała tegoroczne ruchy Fedu? Panie Sobiesławie, jak pan, powiem, że pan się specjalizuje w dolarze, to jak wygląda pana tutaj perspektywa na amerykańską walutę? No, wybicie poniżej 3,89 to pozytywne w tym sensie, że wybicie z konsolidacji, która chyba była no, kilkukrotnie, kilkukrotnie testowana, także in plus w kontekście takim patrząc solo tylko na USDPLN, ale też patrząc z drugiej strony, czy to przyczynę, to wynika głównie ze słabości dolara. Patrząc po indeksie DXY, no, testowany poziom, czy wybicie dołem, czy wejście w słabość, czyli więcej obniżek Fedu, to na ten moment przynajmniej się przekłada na słabość dolara, a też wyjście euro USD, wyżej 1,09 czy 1,10, 1,11. Aktualnie to jest trochę korygowane. No i zacznę może odpowiedź, czy rozwinę tą odpowiedź od tego, jak rynki będą postrzegały dalsze decyzje Fedu. W tym sensie, że wydaje mi się, że chyba 100 punktów to chyba za dużo, jak na wydaje się dobrą z pewnymi zastrzeżeniami kondycji amerykańskiej gospodarki. Jeżeli byłoby 100 punktów, to chyba było Fed by tak, że tak się wyrażę, spełnił życzenie rynków finansowych i za mocno obniżył, przynajmniej takie moje odczucie. Jeżeli tak, no to w pewnym momencie może przyjść powrót siły dolara, co by było wyzwaniem dla złotego. Z drugiej strony, patrząc po USDPLN czy po walutach rynków wschodzących, skorygowanych o inflację, no to złoty już jest przy jakby maksimach swojej siły od 100 lat. Także to tak jest coraz większe wyzwanie dla eksporterów. No i to z opóźnieniem będziemy widzieli po wynikach. Także tak, przy czym, tak jak wspomniał Sebastian, prawdopodobnie jakby uwarunkowania polityczne
zmieniły funkcję reakcji Rady Polityki Pieniężnej i póki co na to nie reaguje, ale być może jeżeli EBC i Fed będą kontynuowały, czy Fed rozpocznie cykl obniżek, no to to byłoby argumentem za tym, żeby zmienić, powrócić do obniżek i zmniejszyć ten dysparytet, czy różnice stóp procentowych. I wtedy raczej bym upatrywał takiego jakby fundamentalnego otoczenia do kupowania USD-PLN. Póki co tego punktu przegięcia, jeżeli chodzi o jakby news flow, czy nie widzę. I też pamiętam, też tak się z ciekawości znaczy, zastanawiałem nad tą kwestią, no to dołek na USD-PLN blisko 2 zł był w 2008 roku. To te rynki finansowe, być może to jest kwestia też zachowania ETF-ów na WIG20, Apple, złożenia kilku kwestii. To może powodować, że to umocnienie złotego może jeszcze potrwać. I odpowiadając technicznie, kończąc moją wypowiedź, 3,79 to pierwsze, takie, czy najbliższe wsparcie i chyba taki, na ten moment bym widział taki poziom docelowy, być może krótkotrwale osiągnięty, a być może nawet się do tego poziomu nie zbliżymy, to 3,64. No i póki to wybicie nie zostało zanegowane, czyli nie ma powrotu powyżej 3,89, no to 3,79, 3,64 to utrzymuje te poziomy jako potencjalne zwroty, ale też staram się to łączyć właśnie z Nuslowem odnośnie stóp w Polsce i polityków banków centralnych, tych kluczowych, no ale tak jak pokazuje Bank of Japan, właśnie ta podwyżka i efekt carry trade, no ta dynamika może być gigantyczna, no bo spadek o 12,4% Nikkeia, wyrzuć. To był margin call, jeżeli ktoś mocno zakładał jakieś, czy inwestował w kontrakty, no to mocno mogło wystraszyć inwestorów. No i weszliśmy, czy już o tym wspomnieliśmy na poprzedniej loży, w ten okres podwyższonej zmienności i zajęcie złej pozycji może bardzo istotnie wpłynąć na stopę zwrotu. Uśmiechnąłem się przy okazji tych 2 zł za dolara, bo pamiętam, jak w tamtym czasie kumple z Akademika kupowali. Opłacało się sprowadzać sprzęty ze Stanów Zjednoczonych, też część wyjeżdżała tam na kampy, więc miała okazję bezpośrednio coś kupić. I to były wtedy całkiem udane zakupy. Czyli to jeszcze nie czas na kupowanie dolara. Ja też tak, bo w sumie też zapytałem o te tutaj, kontynuując te wątki banków centralnych jako takich głównych rozgrywających, jeśli chodzi o siłę głównych walut, ale też zwróciłbym uwagę, że wczoraj mieliśmy dobre dane z niemieckiej gospodarki. Inflacja, wstępny odczyt CPI 1,9, spodziewany 2,1, DAX, no, można powiedzieć takim językiem futbolowym, fenomenalnie wyszedł po prostu na prostą i przebił, odrobił szybko straty. Tam chyba była seria w sierpniu 10 zwyżkowych sesji z rzędu. 11. Wczoraj ATH, no więc nasi sąsiedzi radzą sobie bardzo dobrze. Więc panie prezesie, jeszcze tytułem puenty chciałem pana zapytać, czy pan podpisuje się pod tym, że to jeszcze nie czas na kupowanie dolara, bo to europejska waluta będzie zdecydowanie silniejsza, a my jako euro na sterydach będziemy podążać za nią. Ja bym powiedział tak, no tutaj bacznie obserwuję zachowanie dolara w ostatnich miesiącach i w ostatnich tygodniach w szczególności. Mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją, że zmienność się pojawiła na rynkach w tych ostatnich tygodniach, a kurs dolara spadł. No i mamy teraz okolice 3,86 za złotego. Wydaje mi się, że jest to poziom dość niski, jeżeli myślimy o tych najbliższych kilku tygodniach. To znaczy, no, przy założeniu, że na rynkach może być troszkę więcej emocji, to z reguły większa zmienność rynkowa sprzyjała amerykańskiej walucie, chociaż zastrzegam, że
nie jestem wybitnym fachowcem od kwestii walutowych. Natomiast takie długoterminowe trendy są takie, że dobra sytuacja na rynkach oznacza osłabianie dolara, pogarszanie sytuacji na rynkach oznacza umocnianie dolara, jakby to są takie powiedzmy złote zasady. Także tutaj z uwagą patrzyłem na to osłabienie dolara w ostatnich tygodniach przy zwiększonej zmienności rynkowej, bo to ciekawe zjawisko, nieczęsto występujące. Na te najbliższe tygodnie, jeżeli byśmy założyli zwiększoną zmienność na rynkach, to być może, że ten dolar faktycznie bardziej wróci do takiego przydziału 3,9-4 zł. Natomiast jeżeli chodzi o końcówkę roku, która mam nadzieję, że już będzie lepsza dla inwestorów na rynkach akcji, listopad, grudzień, no to znowu zakładałbym, że byłaby szansa na umocnienie naszej waluty. Skala i tutaj taka już zapowiedź tego, co być może czeka nas w roku 2025, skala odbicia rynków czy skala siły rynkowej w listopadzie i grudniu być może będzie nam już podpowiadała, co czeka nas w roku 2025. O tym pewnie detalicznie będziemy opowiadać w grudniu, ale pewnie będziemy z uwagą obserwować tą końcówkę roku. Im ona będzie mocniejsza, tym lepiej będzie wróżyła na kolejny rok. Im będzie ona słabsza, w sensie takim, że odbicie będzie, ale może nie takie, jakiego byśmy sobie życzyli, no to pewnie będzie to wróżyło temu, że rok 2025 może być już nie tak spektakularnie udany jak rok 2023, czy jak pierwsza połowa roku 2024. Także warto obserwować i dolara, warto obserwować rynki, bo tutaj powinniśmy otrzymywać dużo cennych wskazówek co do tego, jaki może być przebieg zdarzeń w dłuższej perspektywie. Ja się tutaj trochę dopowiem, przepraszam, bo no, ciśnie mi się na usta porównanie z zeszłym rokiem, w tym sensie wybory w Polsce były takim game changerem i momentem, kiedy no, trzeba było, czy najlepiej było podjąć decyzję, że okej, warto zwiększyć zaangażowanie, no to takim punktem zwrotnym mogą być wybory w Stanach. No i zachowanie rynków po wyborach może być takim papierkiem lakmusowym. No i z jednej strony miała wygrać pani Clinton, wygrał Trump, miała wygrać Clinton, miały być wzrosty, wygrał Trump, były wzrosty, no to pytanie, czy jak się rynek będzie zachowywał przed wyborami, ile zdyskontuje, czy uwzględnia, a jak będzie reagował już po wyborach, które no, na ten moment chyba 7 punktów procentowych prawdopodobieństwa wygranej Kamali Harris, także no, to jest duża przewaga, także tak jak w zeszłym roku wybory w Polsce były istotne, tak w tym roku w Stanach wydają się kluczowe. Ja mam tylko tak tytułem puenty nadzieję, że nie powtórzy się historia sprzed miesiąca, to znaczy, że zaraz na drugiej, trzeciej sesji po nagraniu loży będziemy mieć zejście ponad kilkuprocentowe na warszawskiej giełdzie, bo wyskoczy nam jakiś czarny łabądek. Panowie, tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za 12 odcinek loży. Sobiesław Kozłowski, Sebastian Buczek. Dziękuję panowie. Dziękujemy. Dziękuję. Państwa zachęcam do komentowania materiału, do stawiania łapek w górę, do subskrypcji i do komentowania. W następnym materiale słyszymy się za miesiąc. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem loży giełdowej jest Noble Securities.